Witam serdecznie w kolejnym wideoporadniku. A witam was oczywiście, Gnomiuszka. I wbrew pozorom, to tak naprawdę, jeśli chodzi o to przezwisko, to w rzeczywistości jestem stuprocentowym samcem. A dlaczego o tym mówię? Bo będzie dziś mowa o pewnym bardzo zabawnym dźwięku z filmu Sex Misja. Pamiętacie scenę, kiedy jeden z naszych bohaterów powiedział: mam dość tych podziemnych ciuciubabek? O właśnie, taki charakterystyczny, niby to pijany gong. Pokażę wam dzisiaj, jak zrobić go w FL Studio przy pomocy Nexusa. Po uruchomieniu programu wczytujemy sobie wtyczkę Nexus za pomocą opcji Insert, a następnie wybieramy pozycję Nexus. Teraz musimy znaleźć z lewej kolumny, wybrać kategorię Texture and FX. Znajduje się ona, o, jeszcze troszkę niżej albo wyżej, cholipka. O, mam, zobaczcie. Mamy. No i teraz tutaj interesuje nas Percolator Big. O, właśnie to. Wybieramy i wciskamy teraz na naszej klawiaturze literę E. A, wybaczcie, trzeba to kliknąć dwa razy, tak. O, właśnie. Już jest mniej więcej ten dźwięk, prawda? A do zejścia w dół potrzebny nam jest dźwięk z klawisza z cyfrą 2. No, ale to jeszcze nie jest to. Musimy to odrobinkę przerobić. Po pierwsze, musimy wyłączyć funkcję delay. O, już jest troszeczkę lepiej. Ale to jeszcze nie jest to. Musimy uzyskać efekt porta, czyli w momencie, gdy wciskamy pierwszy dźwięk i dociskamy drugi dźwięk, musi nam się pojawić takie płynne przejście pomiędzy tymi dźwiękami. W tym celu musimy sobie wybrać zakładkę Mode i tam, gdzie mamy sekcję Status, wybieramy tryb LGT, a tam, gdzie mamy Speed, najlepiej sobie wybrać 1/4, czyli ćwierć nutę. Teraz wciskając literę E, uzyskujemy taki dźwięk, a jeżeli wciśniemy E i później dołożymy jedynkę, nie puszczając litery E, uzyskamy zejście. A teraz pora odegrać scenkę. Właśnie idzie sobie nasz bohater Max i mówi: wszystko jedno, gdzie umrzemy, a teraz dokąd? Pustynia! Pustynia. I nagle, w zupełnie niespodziewanym momencie, pojawia się ściana. Pamiętacie na pewno tą scenę i ten zabawny krzyk: mam dość tych waszych podziemnych ciuciubabek. Tak właśnie, zabawna scena, prawda? A teraz mieliście okazję przekonać się, jak taki efekt w FL Studio uzyskać. No, z mojej strony to wszystko. Mówił do was samiec Gnomiuszka. Do usłyszenia. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do oglądania innych moich filmików.